Siema wszystkim, z tej strony Soli, a dzisiaj pokażę wam, jak zwiększyć sobie wydajność komputera oraz wydajność w grze Fortnite, oczywiście w pierwszym sezonie rozdziału trzeciego. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba. Pamiętajcie, aby zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem oraz łapkę w górę, jeżeli wam pomogłem. A teraz na ekranie pokazuję ci ostatnie 5 subskrybentów, więc jeżeli chcesz się pojawić w kolejnym filmie, to zasubskrybuj. Ja już nie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Więc oczywiście będzie paczka do FPS-ów, taka jak zwykle do pobrania. Na razie nie będę o niej mówił, ponieważ wykonam jeszcze kilka kroków przed nią i potem dopiero zajmiemy się tą paczką. Więc zanim cokolwiek zrobimy z tą paczką, to polecam wam upewnić się, że wasza karta graficzna jest podpięta do komputera, ponieważ spotkałem się z takimi przypadkami. No i jeżeli jesteście pewni, że jest, no to po prostu przejdźcie sobie do panelu sterowania Nvidia i ten poradnik będzie skierowany tylko do osób, które mają kartę graficzną z Nvidia, ponieważ nie mam pojęcia, jak to się robi na AMD. Więc wchodzimy sobie w ten panel sterowania Nvidia i pokażę wam kilka ustawień, które musicie sobie zmienić. Więc po pierwsze od razu wejdźcie sobie tutaj i dajcie sobie lepsze kolorki, ponieważ to dużo lepiej wygląda, a nic was to nie kosztuje, więc dajcie sobie tak plus 80 i możecie sobie tam dostosować według siebie. Druga rzecz to oczywiście upewnijcie się, że macie tutaj najwyższą możliwą częstotliwość odświeżania. Ja mam 240, więc tak zostawię. Nic tutaj nie będę zmieniał. I teraz przechodzimy sobie do najważniejszych, czyli ustawienia 3D, więc możemy sobie te dwie schować, ja nie będę ich chował, ale możecie sobie schować. I klikamy tutaj w reguluj ustawienie obrazu korzystając z i klikamy sobie użyj zaawansowanych ustawień obrazu 3D i przechodzimy do zarządzania ustawieniami 3D. I teraz tutaj zaczyna się magia, ponieważ musimy znaleźć ustawienie, które nazywa się preferowana częstotliwość odświeżania i musimy tutaj zaznaczyć na najwyższą dostępną. Niżej będzie tryb niskiego opóźnienia, musimy zaznaczyć tutaj na ultra oraz tryb zarządzania energią, preferuj maksymalną wydajność i powinniście to zmniejszyć na optymalną moc, jeżeli macie tak jak ja. Nie mam pojęcia, dlaczego miałem na najwyższą, ale nie powinniście tak mieć. Więc jeżeli to już wszystko macie, to tutaj jeszcze jest jedno ustawienie, które nazywa się filtrowanie tekstur jakość i ustawcie sobie to na wydajność. No i to są wszystkie ustawienia chyba stąd. Klikamy sobie zastosuj i powinno wam tam zaświecić się monitor i zgasnąć coś w tym stylu. No jeżeli już to ustawiliście, to możemy w końcu przejść do paczki. Oczywiście link do paczki będzie w opisie. Więc klikamy sobie na nią prawym i wypakuj tutaj. To dosłownie chwilkę zajmuje, ponieważ nic tutaj nie ma żadnego dużego, więc przechodzimy sobie tutaj do pierwszej części jakby i mamy tutaj sterowniki. I teraz od razu mówię, jeżeli macie kartę AMD, nie wchodźcie tutaj w ten folder, ponieważ wam po prostu nic to nie da. Więc jeżeli macie kartę z Nvidia, to instalujemy sobie ten program. Ja już mam go zainstalowanego, więc po prostu go włączę, on się nazywa GeForce Experience. Jeżeli mi nie ufacie, to pobierzcie po prostu z oryginalnej strony, ale nie wiem po co miał wydawać tutaj fejka jakiegokolwiek. Jak widzicie, to jest stara paczka, ponieważ ją już dawno robiłem, ale dalej działa. Więc przechodzimy sobie tutaj i klikamy sterowniki, jeżeli już się zalogowaliście. I klikamy sprawdź dostępność aktualizacji. Jeżeli już się zrobi, to powinno wam wyskoczyć gotowy sterownik do pobrania. Chyba, że macie aktualne, a jeżeli już to macie taki zielony przycisk pobierz, to go klikamy. Ja teraz nie będę go klikał, ponieważ skraszuje mi całe nagrywanie. Więc jeżeli już to kliknęliście, to możemy sobie jeszcze przejść do ustawień. I polecam włączyć eksperymentalne funkcje. No i jeżeli już to zrobiliście, to wszystko jest git i możemy ten program już sobie wyłączyć. Teraz przechodzimy sobie do ustawień Epic Games i tutaj mamy taki fajny pliczek komenda TXT. Zanim do niego przejdziemy, włączmy sobie po prostu już Epic Games, żebyśmy nie musieli potem tego szukać. O, dawaj. Dobra, no i jeżeli się już włączy, przechodzimy sobie tutaj do ustawień w tym miejscu i zjeżdżamy na sam dół, tam gdzie jest Fortnite. Jeżeli nie macie Fortnite'a, to musicie go zainstalować i po prostu przechodzimy sobie dodatkowe argumenty, wiersze, polecenia. Usuwacie wszystko co macie i przechodzimy do tego folderu. Włączamy ten pliczek, ja mam go tutaj w tym miejscu i po prostu kopiujemy to wszystko. Na razie nie patrzcie, czy to musicie coś zmienić i wklejamy to po prostu tutaj w te ustawienia. Wklejamy. No i teraz uwaga, mamy tego komendę jak preferred procesor i tutaj wpisujemy liczbę procesorów logicznych, które mamy. Jeżeli nie wiecie jaką mamy, to klikamy na klawiaturze Ctrl Shift Escape. Teraz wam wyskoczy menedżer zadań. Jeżeli on wygląda tak u was, to kliknijcie sobie więcej szczegółów, wydajność i klikamy sobie na CPU. Jak widzicie, tutaj mamy zakładkę procesory logiczne 16 i rdzenie 8. Jeżeli macie 16 tak jak ja, to po prostu zostawcie tutaj 16, a jeżeli macie coś innego, to musicie tutaj popatrzeć na tą zakładkę, jak widzicie, procesory logiczne i dać sobie tutaj ile macie. Ja mam 16, więc zostawiam na 16. No i teraz klikamy cofnij. No i już wszystko mam w Epic Games zrobione, więc możemy już wyłączyć te dwie rzeczy. Teraz mamy ustawienia Fortnite'a i teraz uwaga, to są tylko ustawienia, które powinniście sobie zastosować, jeżeli nie gracie na trybie wydajności. Jeżeli gracie na trybie wydajności, to omińcie to, a jeżeli gracie na zwykłym, bez trybu wydajności, to mam tutaj takie trzy zakładki
i po prostu wybieramy, którą nas interesuje, mnie by interesowało optymalne. Więc bierzemy sobie ten plik, klikamy prawym kopiuj. Teraz wpisujemy procent local app data procent. Klikamy enter i szukamy tutaj Fortnite game. Jest tutaj w tym miejscu saved config Windows client i po prostu tutaj to wklejamy. Ja tego nie będę wklejał, ponieważ nie używam tego trybu DirectX 2.11, tylko używam trybu wydajności. Więc jeżeli chcecie, to po prostu tutaj wklejamy i już od was wasze ustawienia będą lepsze. Dobra, więc jeżeli już to mamy zrobione, to możemy sobie przejść dalej. Ustawienia w systemie. Teraz mamy kilka skrótów, więc po prostu sobie tutaj wejdźmy i wchodzimy w aplikację startupu i po prostu wyłączamy sobie aplikacje, które są wam zbędne. I ja już wszystko powyłączałem, więc po prostu pokażę wam, jak to u mnie wygląda. No i jeżeli już sobie powyłączacie, które są u was zbędne, to możemy stąd wyjść. Przechodzimy do aplikacji w tle. Aplikacje w tle od boota wyłączamy, tutaj powinny być wyłączone. I to powinno wam już pomóc, więc tutaj też wszystko możemy już sobie stąd wyjść. Następnie dodanie Fortnite. I teraz uwaga, musimy sobie zwiedzić tam, gdzie jest wasz Fortnite. Jeżeli wiecie, gdzie jest Fortnite, to nie martwcie się. Więc po prostu klikamy sobie w planowanie przyspieszonego sprzętowo procesora GPU. Zaznaczamy to i klikamy sobie przeglądaj. I teraz przechodzimy tutaj na ten komputer, tam gdzie mamy zainstalowanego Fortnite'a. Następnie folder Fortnite, Fortnite Game, Binaries, Windows 64. I teraz musimy kliknąć na każdy pojedynczy z tych. I klikamy sobie dodaj, ja już mam ją dodaną, ale jeżeli sobie dodacie te wszystkie cztery, musicie na każde teraz kliknąć opcję i zaznaczyć wysoka wydajność. Jeżeli to już zrobicie, wszystko działa i zastartujcie sobie komputer i te ustawienia się zastosują. Dobra, jeżeli już to zrobiliście, to wchodzimy do aplikacji, do optymizacji dostarczenia. Jak widzicie, tutaj nie martwcie się, że coś takiego wyskakuje. Ja musiałem sobie wyłączyć taką funkcję w BIOSie, żeby po prostu zwiększyć wydajność. Ale dobra, klikamy sobie tutaj sprawdź aktualizację i po prostu upewnić się, że macie najnowszą wersję, bo to może naprawdę bardzo często pomóc. Ja tego nie będę robił i nie będę aktualizował, ponieważ ja nie lubię aktualizować Windowsa, ale jeżeli komuś to nie przeszkadza, to pamiętajcie o tym, że jest coś takiego jak Windows Update. Dobra, jeżeli już to zrobiliśmy, to jeszcze mamy wyłączenie Game Bara. Teraz zastanawiacie się, dlaczego mamy go wyłączać, ponieważ nie jest to wam w życiu totalnie potrzebne, więc wyłączcie to po prostu i zaufajcie mi, nie przyda wam się to. Po prostu wyłączamy to. Dobra, mamy teraz jeszcze dwa pliki, dwa foldery, więc przechodzimy sobie do pierwszego i to już wam automatycznie przejdzie do tego folderu, więc nie musicie się niczym martwić, po prostu zaznaczamy to wszystko, Ctrl A i klikamy sobie delete i usuwamy to wszystko. Jeżeli wam wyskoczy coś takiego, to klikamy sobie wykonać dla wszystkich elementów bieżących i klikamy pomiń. No dobra, następnie ten drugi folder, tak samo zaznaczamy wszystko delete, jeżeli coś wam wyskoczy, to dajemy pomiń. Jak widzicie, usunęło mi większość syfów z kompa, które nie są potrzebne, więc klikamy sobie na kosz jeszcze prawym i opróżnij kosz i wszystko zginiesz. Dobra, następne będzie oczywiście przejście do Fortnite Normal Priority. Odpalamy sobie to, klikamy tak i klikamy tak. No i już wszystko wam zmieniło i jest wszystko ustawiane. Dobra, jeżeli już to wszystko zrobiliśmy, to teraz możemy sobie jeszcze jedną rzecz zrobić, a mianowicie ustawienie rozruchu komputera, czyli ustawienie wszystkich rdzeni jakby. Więc wpisujemy sobie konfiguracja systemu. Jeżeli wam się to włączy, to klikamy sobie rozruch, opcje zaawansowane, liczba procesorów i wybieramy najwyższą możliwą. Ja mam 16, więc wybieram sobie 16. No i klikamy OK, zastosuj i OK. I teraz włączamy od nowa komputer i wszystko będzie już działać. Z dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, łapce w górę i o wpisaniu mojego kodu w sklepie, czyli Souli. Jeszcze raz wam dziękuję za oglądanie i siemano.